Hej, hej, witajcie. Dzisiaj zapraszam na test palety Wedla we współpracy Stars From the Stars lub odwrotnie. Paleta cieni czekoladowa, mleczna, malinowa. I na wstępie poproszę Was o lajki pod filmem, jeżeli Wam się spodoba makijaż. A jak nie, to też proszę o lajki. Subskrypcję kanału, mamy towarzyszkę, muszkę i włączenie dzwoneczków. I zaraz przystępujemy do makijażu, więc zapraszam do oglądania dalej. Muszę Wam powiedzieć, że paleta pachnie przepięknie. Pewnie wiele z Was już widziało test tej palety na różnych kanałach. I ja długo nie mogłam się na nią zdecydować. Aż w końcu, jak już zamawiałam te inne fajne produkty ze Starsów, lustereczko odlepiam, to mówię, ach dobra, tu są takie te kolory fajne, że okej. Przepraszam za muchę, ale goniłam i nie wygoniłam. No niestety. Dobra, to co? Robimy słoczenie. One mają nazwy, więc założę okulary, już przeczytam, bo te nazwy mnie bardzo interesują, ciekawią. Dobra, lecimy tak rzędami i czytam. Mleczna malina, o masełkowe, malina, mleczna czekolada. Czyli mamy, muszę tym palcem zacząć, pierwszy, drugi. O, jaki piękny jest ten kolor, słuchajcie. To jest taki mój, no, brudny róż, taki ciepławy. Co to jest? Ucieprałam się, wow. Czekolada 50%, czekolada 80%. To zrobimy od razu tak, czekolada 50 i 80. I kolejne, teraz ten właśnie, ale patrzcie, muszę wytrzeć wilgotną chusteczkę. Na tych cieniach widać takie maziaje po moich słoczach. Lukier. Już się uśmiecham, bo to jest taki błysk. Śmietanka, wanilia. I ostatnie dwa, brązowy cukier i muffinka. O, muffinka jest taki piankowy prawie, taki bardzo puszysty cień. I tutaj mamy. Tak, to jest ta muffinka. Odwrotnie dałam. Tak wyglądają z bliska. Pewnie widzieliście bardzo dużo makijaży dziennych tą paletą, więc ja dzisiaj zrobię taki mocniejszy. Trochę jest za ciemno, nie? Czy nie? Okej, o jedno ISO przeskoczyłam. Jest teraz lepiej. Takim pędzlem od Maxi wypróbujemy. Myślę, że ten będzie na mnie za jasny. Może potem wykończymy makijaż. Najpierw tym cieniem. Nie widać go. To jest ta wanilia. O, nawet bez okularów przeczytałam. Smatowię sobie tutaj. Cały dzień dzisiaj wiercił sąsiad. Remont robią. I musiałam czekać prawie do wieczora z nagrywaniem. No, tak się zmatowiło, ale nie widać cienia za bardzo, powiem Wam. Czyli jest ok. Może na wilgotną powiekę zacznę właśnie od błysków. Jestem bardzo ciekawa, jak to się sprawdzi. Biorę pędzel od Maxi z naturalnego włosia i lecimy od razu z grubej rury z tym jasnym błyskiem. Zobaczymy, czy pędzlem się przeniesie. To jest drobinka. Czyli dobra, toperek i skóra przebija. Ale wygląda jak Diamond Bomb Fenty Beauty. Wiecie już, o co chodzi, jaki efekt, nie? Dobra, tak zrobimy. Więc tak naprawdę to tu jest dużo matów. To biorę ten cień po kolei. Ten tutaj błysk. I ten jest cielisty. Tak, i słuchajcie, już mogę stwierdzić, że te błyski to są po prostu takie delikatne. Nieobciążające powieki, natomiast nie są spektakularne jak w Glam Shopie, bez porównania. To na środek daje ten i miał być mocny, no to nie będzie się tak błyszczało. I teraz za ciosem ten tutaj, ten złoty. Zobaczymy, jak to się przedstawia na powiece, przynajmniej będziecie widzieli różnicę, jeżeli ona będzie, ale tak, widać różnicę. No, ładny jest ten kolor. Czyli dzisiaj zaczęłam metodą odbłyskową. Ładny, patrzcie, no, ładny ten kolor. A jakby tak, teraz palcem podotykam tylko tego toperka, bo to taki toperek, i zrobimy iskiereczki, o, na całości. Powiem wam, że fajnie. Drugie oko zrobię inaczej, no bo właściwie dzisiaj tylko jest paleta, więc mogę się pobawić. Drugie oko zrobię zupełnie inną metodą, inaczej pomaluję. Dobra, to oko, jak już tak zaczęłam, zaczniemy od tego brązu. Bo zobaczę intensywność na powiece. Róże zostawimy na drugi makijaż, co? No. Kącik, osypie się troszkę. Kącik tutaj tym ciemniejszym. Taki kształt oka i wjeżdżam od razu na dół. Troszkę mam osypu, troszeczkę. No i tym beżowym zostaje mi blendowanie na górze, albo tak bardzo delikatnie zamoczyłam, żeby tylko rozchmurkować granice. I delikatnie moczę jednak w tym brązie. Samym czubeczkiem, tu zrobię takie kółeczka, żeby to się ładnie połączyło wszystko. O, przyciemniło się. Sam kącik jest ciemny. Ładnie wyszło. Ale jestem skromna, nie? Wracam sobie do tego brązu najjaśniejszego. I tutaj całą powiekę dolną wybrązowię. Na dole tutaj, żeby się też błyscało, no to sięgniemy po ten. O, wow, zwilżonym pędzelkiem. Nie powiem jak. I tym średnim błyskiem. No, ten średni błysk jest idealny też tutaj na dolną powiekę, chociaż mi się coś źle przykleiło, ale okej. No nie wiem, czy to jest mocniejszy makijaż. Ile się dało wyciągnąć z tych cieni, to wyciągnęłam do mocnego makijażu. Pewnie, że można by było zrobić wyżej i ciemniej, ale to i tak jest mocny dla niektórych, na pewno. I teraz takim cienkim, znaczy 13 od Maxi, ten najciemniejszy brąz. I jak to ostatnio robię, taką à la kreseczkę, przyciemnienie linii rzęs. Bardzo, bardzo rozsmużona ta kreseczka. I troszkę tu przy rzęsach. O. Teraz płaskim pędzlem z Glam Shopu o 101. Najjaśniejszy cień z palety. Pod brew. No widać, widać jaśniusieńko. I podczyszczam. Tu będzie właśnie chyba za jasny, więc lepiej tę wanilię. odcięcie fajne, wszystko już skończone. Muszę zrobić przerwę, bo mi Pepsi piszczy za drzwiami. Może akurat mucha wyleci. No jestem, mucha nie wyleciała. Słuchajcie, pomyślałam sobie, że brakuje mi, przerwa dobrze robi czasami, brakuje mi na dolnej powiece czegoś takiego właśnie jak to. Jak nie wiercą, to jeżdżą motorami. O tak, o. On nie jest taki złoty, jak się wydaje w palecie. To jest taki puszysty cień, piękny, słuchajcie. O tak. Tego mi tu brakowało chyba. No i troszeczkę ciemnego dołożę. Teraz dobrze. Przechodzę do drugiego oka i teraz takim płaskim, ale puchatym zacznę od ciemnego różu w zewnętrzny kącik. O, jaki on jest piękny kolor. To jest kolor liliowo-różowy. Tak bym go nazwała. Taki lilak. No niespotykany róż. Niby brudny, ale taki... Kola już kłapie. Taki... brudny, ale żywy. Nie wiem, jak to określić. Fajny. No i już. Pięknie się nałożył. Pigment ma niezły. No to teraz ten jasny. Tym samym pędzlem, żeby się przejście fajne zrobiło. Takie oko, patrzcie, dwa cienie. No, z tych różów to jestem, powiem wam, zadowolona. Tymi różami jestem zachwycona. No i dolną powiekę też zacznę od ciemnego różu. I teraz jasne. I taka będzie to podstawa makijażu. No patrzcie, dwa cienie, nie? Ten bardziej taki fioletowy, a śliczne są. Ten bardziej taki fioletowy, chłodny, bardzo taki, bym powiedziała, zimny. Różofiolet, a ten jest taki różo, liliowo, nie wiem. No nie chcę powiedzieć brzoskwiniowy, no nie, daleko mu do brzoskwini, ale już taki cieplejszy, nie? Pięknie wyglądają. Brązy jak brązy, słuchajcie. Dobra, to potem w podsumowaniu. Ja już się rozgaduję, nie? Boże, mikrofonu nie przypięłam do sukienki, ale mam nadzieję, że było słychać dobrze. I robimy powtórkę z rozrywki, czyli tym jasnym teraz toperkiem i spróbuję go nałożyć palcem od razu na te cienie. O Jezu. No ja takie cienie lubię. Nie ma takiej podstawy białej, żeby zrobił mąkę, wiecie? Tylko iskiereczki. Śliczny jest ten cień. No i teraz tym... Ja właściwie już bym niczym nie robiła, powiem wam szczerze. Wiecie co? Jak ja mówię, że ja zrobię dzisiaj dzienne, to mi wychodzą mocne, wręcz wieczorowe. Jak chciałam dzisiaj zrobić mocny, to mi wyszły prawie dzienne, no nie? No, czyli widzicie, to jest zawsze na odwrót. No i ja bym tak zostawiła, słuchajcie, to oko. I teraz on na tym różu zrobił się taki zimny, różowy zupełnie, a tutaj jest cielisty. No bardzo mi się to podoba. No to nic, ja już dokładam tych iskiereczek na dół. Tutaj tak, w kącik. I jedynie co zrobię, słuchajcie, to może tym najciemniejszym, wąziutkim pędzelkiem, jakiś mi się skośny taki złapał z oliwy. Dobrze, i teraz tym najciemniejszym spróbuję zrobić taką widoczną kreskę. Wiem, że będę osypana. Może być. Tu przy samej linii rzęs zostawiam i moim ulubionym hulu Pro 83. Biorę ten przedostatni brąz i rozsmużę tutaj. I takim rzadziutkim, puchatym pędzlem biorę teraz tę wanilię. Rozchmurkuję lekko różyk, a może nawet tym jeszcze pomieszam z wanilią. O, teraz skończona kreska. Wydaje mi się, że już nic więcej tutaj nie będę robić, bo mi się bardzo to oko podoba. Nie jest całe błyszczące, jest tylko tutaj i tak do... zupełnie do chmurki ten błysk. O. Błysk do chmurki. Do malusieńkich drobinek. Tak, delikatne, ale kreska daje jednak jakiś pazur, nie? Ok, no to by było na tyle z testu tej palety. Wykorzystałam wszystkie cienie. A jakby tak połączyć brązy z różami, też piękny makijaż by wyszedł. Chyba mi się zachciewa bawić. Ciemniejszym różem, tym, który mi się bardzo podoba. No, powiem Wam, że ten kolor jest rzadko spotykany. Tutaj sobie zrobię takie o. Małgosiowe łuki. To są małgosiowe łuki. Patrzcie. Fajnie. No. No to tu też, co? Tutaj może być, a nie musi, bo tu robił robotę właśnie ten cień drobinkowy. Zakryję troszkę. Dobra, tak. Tak zostawiam. Tu jest fajnie rozchmurkowane, ale widać cień, a tutaj prawie zanika do nicości. I takim płaskim pędzlem ten najjaśniejszy cień postukałam. I tutaj rozjaśnię. Mhm. No i tym najjaśniejszym cieniem moje zacienienia. O, no on jest tutaj fajny do kącików. Tak to wygląda. O ten mi chodzi. Bardzo jasny i bardzo potrzebny w palecie. No miziałabym się już, no. 2 dni się nie malowałam. To bym się teraz miziała. Dobrze, koniec. Słuchajcie, podsumowanie za chwilkę, jak skończę makijaż. Tak się prezentuje skończony makijaż. Zobaczcie sobie latające oczy. Na usta nałożyłam konturówkę Lipmatic Pierrenę 10 i pomadkę Maybelline w odcieniu Koi. A rzęsy standardowo, baza pod cienie, baza pod tusz Varieté, Eveline i precyzyjna maskara dolne rzęsy, a górne rzęsy Wonder Lush, jubileuszowa wersja z Oriflame. Napiszcie oczywiście w komentarzach, które oko bardziej Wam się podoba. Ja sama nie wiem. To jest takie bardziej wykończone przez ten łuk małgosiowy. Tu jest, bym powiedziała, gdyby nie mocna kreska, to takie dzienne. Chociaż ta kreska może być też na dzień. No nie wiem. Dobra, koniec. Niech lecą te oczy. I teraz tak, co mam do powiedzenia na temat palety? To kolory są bardzo użytkowe. I nawet te róże są twarzowe. Nie są takie neonowe, jupiterowe, wiecie, że taki róż macie na powiece, że różowe, Barbie, pink... Takie coś, to jest takie stonowane, to nawet jest słabsze od tych paznokci, a paznokcie wcale nie są takie różowiste. O właśnie, to nie są róże różowiste, tylko to są róże takie zgaszone. Przepięknie wyglądają na oku i bardzo dobry mają pigment jak na taki kolor, naprawdę. To już mniej ma pigment ten brąz, aczkolwiek do dzienniaków w punkt. Bardzo dobrze się ze sobą łączą, kolory są wyważone i wszystkie do siebie pasują, jeżeli byśmy je łączyli. Bo moim zdaniem do tych brązów, te brązy nie są ani ciepłe, ani chłodne, one są neutralne. To jest paleta dla każdego. A błysk, teraz błyski, bo maty, słuchajcie, rewelacja, naprawdę. Jedyne zastrzeżenie może być do osypu, bo troszkę się osypują. Tutaj miałam większy osyp przez zbity pędzel skośny przy nakładaniu cienia, jako kreska. Natomiast tu na oku nie było tego problemu, bo robiłam tę kreskę innym pędzlem i bardziej tak gdzieś, nie wiem, blendowałam i one się nie osypywały. No nie wiem, jeszcze będę ją testować. Na pewno kiedyś Wam dam znać o co chodzi z tymi cieniami, ale tak poza tym teraz błysk. Aha, i tak bardzo dobrze, że są te dwa jasne cienie, słuchajcie. Ten jest idealny do rozblendowywania, do podczyszczania, a ten do rozjaśniania, jak ktoś lubi pod brwiami i w wewnętrznym kąciku, bo tym tak nie zrobimy. Czyli one niby tutaj są bardzo podobne, ale o, tutaj też widać, że są bardzo podobne, ale na oczach jest różnica. Tak, one mają swoją rolę, którą bardzo dobrze spełniły. Następnie błyski. Przepiękny błysk drobinowy, zupełne iskiereczki, po prostu takie iskiereczki iskrzące się, drobniusieńkie, nie obciążające powieki, bez żadnej takiej ciężkiej bazy, która by dała efekt mąki, wiecie, takiego albo się rozjeżdżały, bo tu nie będzie się rozjeżdżać, tu nie ma co się rozjeżdżać, bo one po prostu są takie drobineczki, bardzo skupione drobineczki. Nie ma takiej powłoki, wiecie o co chodzi na pewno. Natomiast te dwa błyski już są troszkę lżejsze, w sensie mniej błyszczące, ale też bardzo ładny efekt dające. No tutaj mi się to podoba też. No nie wiem, ocencie sami. Napiszcie, czy macie tę paletę. Ach, ten zapach, fajny. Ja lubię zapach, taki delikatny jest, nie jest ostry, taki przytłaczający, jest taki przyjemny, taki... Oślinkami chyba leci na czekoladę, może sobie kupię dzisiaj. No, powiem Wam, że świetna paleta. Świetna paleta, pigment, bym powiedziała, że pigment jest w punkt też właśnie. Ani nie za mocny, plam się nie zrobi, ani nie za słaby, widać cienie, także z mojej strony, tym bardziej, że ona jest teraz w promocji, 39,90 na stronie Stars From the Stars, więc z mojej strony polecajka jak fix. Nie, naprawdę, polecam, bo łatwa w pracy paleta jest. Każdy sobie chyba z nią poradzi i pasuje wielu karnacjom i wielu tańczówkom, taka kolorystyka w niej zawarta. I to by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Poproszę o łapki pod filmem, subskrypcję kanału, włączenie dzwoneczków, komentarze, napiszcie co sądzicie o tej palecie. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie, życzę Wam wszystkiego dobrego, co Was czeka. Do następnego, hej, pa, pa.